Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym przywitać prezesa Miejskiego Klubu Sportowego Sandecja S.A. pana Tomasza Michałowskiego. Witam Państwa. Jak również pana Tomasza Kafarskiego, nowego trenera, nowego szkoleniowca drużyny Sandecji. Dzień dobry. I, panie prezesie, poproszę o oficjalne przedstawienie trenera. Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się na pierwszej konferencji prasowej. Dotrzymuję słowa, w bardzo krótkim czasie udało nam się porozumieć z nowym trenerem. Chciałbym Państwa poinformować, że nowym trenerem w sezonie 2018-2019 będzie pan Tomasz Kafarski. Pan Tomasz Kafarski ma bardzo bogate doświadczenie, jeżeli chodzi o trenowanie zespołów zarówno w Ekstraklasie, jak i w pierwszej lidze. Wspólnie doszliśmy do wniosku jako zarząd klubu, że właśnie ten szkoleniowiec najlepiej poradzi sobie z zadaniami w najbliższym sezonie. Także panie trenerze, powodzenia, przed nami wiele pracy, ale jestem przekonany, że nasz dobór jest dobry i że pan wypełni stawiane przed panem cele. No cel na taki krótkofalowy to jest zbudowanie sprawnie działającego sztabu i oczywiście drużyny, która będzie grała na miarę oczekiwań. Ja miałem przyjemność prowadzić zespół po spadku w zeszłym roku i wiem, jak trudno jest pozbierać się po spadku. Mam nadzieję, że nam się tutaj w Nowym Sączu uda to bardzo szybko. Piłkarze będą skoncentrowani na codziennej pracy, a cel, jaki został postawiony ten na pierwszy sezon, jest spokojne utrzymanie, walka w każdym meczu o zwycięstwo, no i atrakcyjny futbol, który mam nadzieję moi piłkarze będą pokazywać w każdym meczu. Na tą chwilę prowadzone są rozmowy, jedne są na początku, drugie na końcu negocjacji. Myślę, że w połowie tygodnia będzie komunikat z klubu, kto uzupełni sztab szkoleniowy i rozpocznie przygotowanie już 18 czerwca. Ja tak naprawdę od dwóch dób pracuję w głowie nad projektem Sandecja i to jest mało, także na tą chwilę musimy porozumieć się z piłkarzami, którzy są na dzisiaj w klubie. Każdy z nich dostanie szansę do obozu pokazania się i zaprezentowania swoich umiejętności, jak i przedstawienia chęci pozostania w klubie, bo uważam, że ci piłkarze, którzy zostaną w klubie, muszą być to piłkarze, którzy chcą tutaj grać i chcą zostawiać zdrowie na boisku i tylko tacy piłkarze chciałbym, żeby tu zostali, a potem będziemy uzupełniać kadrę o piłkarzy, których mamy w notesie, czy ja, czy dyrektor sportowy klubu. Pytanie z serii, ile Sandecja zdobędzie punktów w sezonie? Nie mam pojęcia, jakie są plany piłkarzy. Z żadnym z nich jeszcze nie miałem przyjemności rozmawiać. Wydaje mi się, że w tym tygodniu poprzedzającym pierwszy trening odbędę rozmowy. Jeśli nie, jak to się mówi, face to face, to telefoniczne, a jak nie, no to od pierwszego treningu, czyli od 18 czerwca będziemy pracowali nad deklaracjami tych piłkarzy, którzy tu są i tych piłkarzy, których ja chciałbym mieć w zespole. Oczywiście ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować zarówno pomysłodawcom, ale także samym kibicom, mieszkańcom Nowego Sącza. Przyszło 2,5 tysiąca osób zechciało oddać głos właśnie na te nasze projekty, bo ja przypomnę, że to nie jest tylko kwestia karnetów, ale także rozbudowy stadionu, budynku klubowego na jednym z obiektów. Także chciałbym raz jeszcze bardzo serdecznie podziękować kibicom, mieszkańcom Nowego Sącza za to, że wsparli właśnie te dwa projekty. Jestem im za to bardzo wdzięczny i udowodnili, że rzeczywiście dla nich Sandecja jest najważniejsza. Znaczy formuła kontraktu najbardziej podoba mi się w tym projekcie. Jest to kontrakt zawarty na rok z opcją przedłużenia o kolejny w momencie, kiedy zespół spełni dwie rzeczy, które są zawarte w kontrakcie, o których też wolałbym w tej chwili nie mówić, ale nie są to jakieś rzeczy nie do zrobienia i mam nadzieję, że dobra praca, ciągła praca, konsekwentna praca i współpraca z władzami klubu, z prezesem na czele doprowadzą do tego, że mi będzie się tu dobrze pracować, będziemy pracować skutecznie i stadion będzie wypełniony po brzegi, oglądając Sandecję grającą bardzo ciekawy, atrakcyjny futbol. Jedziemy do Lwowa, wyjazd, jak dobrze pamiętam, 25 na 12 dni do bardzo dobrego ośrodka, także myślę, że to będzie dobre przetarcie do przygotowania do nowego sezonu, do zgrania zespołu i do poznania się nawzajem, bo tam będziemy ze sobą 24 godziny na dobę przez 12 dni, no to wydaje mi się, że poznamy się bardzo dobrze.